Cześć kochani, bardzo miło mi Was gościć na moim kanale. Dziś będziemy mówić o Jolancie Lot, aktorce, która uważana była swego czasu za niesamowitą seksbombę. Szczerze mówiąc, nawet kiedy oglądałam jej zdjęcia z młodości, to kojarzyła mi się z Kaliną Jędrusik, jakieś takie podobieństwo widzę. Więc nie dziwię się też, że takie konotacje od razu się pojawiły. Ale w tamtym czasie bardzo często aktorki były przypisywane, że tak powiem, po warunkach do danych ról, a później niestety szufladkowane. Pani Jolancie też się to przytrafiło i myślę, że to było zupełnie niepotrzebne, ponieważ późniejszym swoim życiem i dokonaniami udowodniła, jak wszechstronną i uzdolnioną jest artystką. Ale dla wielu osób, mimo że od artyzmu wcale nie uciekła, w pewnym momencie zniknęła. Dziś Wam więc zdradzę, co się z nią wtedy działo i gdzie możecie ją dzisiaj oglądać, bo tak, powróciła na ekrany. Ale jak zawsze opowiem Wam też nieco o jej prywatnym życiu, a w tym niestety przydarzył się artystce bardzo duży dramat. Dlatego jak zawsze zachęcam Was, byście pozostali ze mną do samego końca i sprawdzili, co słychać dziś u pani Jolanty. Jolanta Lot urodziła się 19 kwietnia 1942 roku w Wilnie. A miłość do teatru, do filmu, można powiedzieć, że wyssała z mlekiem matki, ponieważ jej matką była również aktorka, Wanda Stanisławska-Lot. Dlatego też być może pani Jolanta na profesjonalnej scenie zadebiutowała bardzo szybko, bo w wieku zaledwie kilku lat dzięki mamie miała dostęp do teatru i do filmu. Sama jednak po latach przyzna, że nie do końca tak było. Ale wcześniej skupmy się na pani Wandzie, która naprawdę bardzo mocno pracowała na to, żeby jej córce niczego nie zabrakło. Wychowywała ją bowiem sama, ponieważ ojca pani Jolanty rozstrzelano, gdy Lot była jeszcze małą dziewczynką. Później same przeprowadziły się z Wilna do Sopotu, a potem do Gdańska. Ale powiedziałam wam, że ta miłość do teatru i do kina nie była oczywista, a pani Jolanta zdała sobie sprawę ze swojego przeznaczenia dopiero niedługo przed maturą. Wcześniej chciała związać swoją przyszłość z medycyną. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy wzięła udział w jednym z konkursów recytatorskich. Dostała naprawdę wiele komplementów i wiele osób przekonywało ją, że ma talent i predyspozycję do tego, żeby zostać aktorką. Ta jednak nie była przekonana do tego, czy dobrze pójdzie jej na egzaminie do szkoły teatralnej. Niepotrzebnie zupełnie, ponieważ dostała się już za pierwszym razem. Aktorstwa nie wyssałam z mlekiem matki, mówiła w rozmowie z Rzeczpospolitą. Dopiero tuż przed maturą w Gdańsku wzięłam udział w konkursie recytatorskim. Zajęłam drugą lokatę w kraju i pomyślałam o szkole teatralnej. I tak w 1966 roku została absolwentką szkoły teatralnej w Warszawie. A potem wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Po otrzymaniu dyplomu trafiła do teatru. Miałam szczęście, od razu wchodziłam na scenę za koleżanki, które były w ciąży. Występowała na scenach warszawskich, w Teatrze Syrena, Klasycznym, Studio czy Narodowym. Pierwszy sezon spędziłam w warszawskiej Syrenie z fantastyczną atmosferą, którą tworzyli m.in. Stefcia Górska, Dymsza, Olsza. Później ambitnie poszłam do Kazimierza Brauna, do Lublina, aby po roku wrócić do warszawskiego Klasycznego. Potem powstał Teatr Studio, do którego trafiłam, a z niego do Narodowego, w którym byłam aż do 1982 roku. Zdobywała także doświadczenie na planach filmowych, choć jak sama przyznawała, raczej były to role niewielkie i czasem nawet epizodyczne. Przepustką do sławy miał być dla niej film Rejs, w którym zagrała również jej mama. Zaproponowano jej jedną z głównych ról, jednak później, z biegiem czasu, w scenariuszu wprowadzono tak wiele zmian, że skończyło się jedynie na rólce niewielkiej, ale znaczącej. Przebili mnie wspaniali naturszczycy. Ja tam nie grałam, pokazywano mnie i mój biust. Moja mama zagrała bardziej charakterystyczną rolę w tym filmie. I zdaniem samej aktorki tę rolę mogłaby z powodzeniem odegrać jakakolwiek modelka. Zresztą ci mniej przychylni sami tak komentowali. Ja jednak myślę, że nie do końca, bo tutaj właśnie chodziło o to, żeby emanować tym seksapilem, a to było zdecydowanie do odegrania. No ale wiecie, krytyka nie miała za bardzo możliwości poznać się na talencie aktorskim, za to oczywiście jej walory fizyczne dostrzeżono i zapamiętano. Bardzo szybko więc pani Jolanta stała się symbolem seksu. Różewicz powiedział nawet, że jest właścicielką najpiękniejszego biustu w Warszawie. Ale pani Jolancie to nie odpowiadało. Mówiła, że trudno jest jej sobie wyobrazić siebie w funkcji przedmiotu. No i przez jakiś czas niestety tak było. Grała głównie jakieś przyjaciółki, lekkomyślne, niezbyt inteligentne, jak w filmie Julia Anna Genovefa. Pomagało mi to, ale i przeszkadzało, ograniczało. Pewne role były dla mnie niedostępne, wyznała później. Długo musiała mierzyć się z tą łatką, która niestety sprawiła, że jej kariera nieco przystopowała.
ale później było kilka ról, głównie na małym ekranie, dzięki którym bardzo wiele osób pamięta panią Jolantę do dziś i ceni jej rolę. Na przykład w Doktor Ewie, gdzie zdobyła duże uznanie, a także w Polskich Drogach. Właśnie we wspomnianych Polskich Drogach miała pojawić się tylko na chwilę. Miała to znowu być mała rulka, ale tutaj było odwrotnie niż w Rejsie. Kiedy reżyser zobaczył, jak świetnie sobie radzi, postanowiono rozwinąć jej wątek. Sposób, w jaki oddała prostolinijną kurasiową, jej odtwórczyni przyniósł nagrodę przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za aktorską kreację. Pani Jolanta bardzo się cieszyła, że po raz pierwszy ktoś dał jej pole do popisu i szybko to wykorzystała, pokazując swój talent. Miałam propozycję jednego dnia zdjęciowego. Dowiedziałam się, że gram żonę głównego bohatera. Po wszystkim myślałam, że wystąpiła mi koniec. Przyszła jednak wiadomość, że wątek został rozbudowany. Na pewno to mi bardzo pomogło w karierze, mówiła w pytaniu na śniadanie. A potem na jej drodze stanął Helmut Kaiser, który był dopiero początkującym reżyserem, ale był oczarowany Jolantą i postanowił wszystkim udowodnić, jak duży ma talent. Zresztą ten student reżyserii od lat już ubiegał się ponoć o względy pięknej Jolanty. No i udało mu się w końcu. Pani Jolanta się w nim zakochała, a kiedy to miało miejsce, była już uznaną aktorką. On, tak jak wam powiedziałam, dopiero stawiał pierwsze kroki. Popularność była namacalna, bo z serialu Doktor Ewa, z którego była znana, zagrała pielęgniarkę i pojawiała się na okładkach wielu gazet, od popularnej wtedy Panoramy do przeznaczonej dla rolników Chłopskiej Drogi. Ale kiedy ta miłość mogła się rozwinąć? W teatrze telewizji. Tam trafili razem i tam pani Jolanta dała swojemu przyszłemu mężowi szansę. Okazało się, że mają wiele wspólnych tematów i coraz więcej czasu spędzali razem. Spotykali się przez rok i pani Jolanta w końcu dostała propozycję pracy w innym mieście. Była przekonana, że związek na odległość nie ma sensu, więc zerwała. Ale wiecie, jeżeli chcesz przekonać się, czy kogoś kochasz, puść go wolno. Rozmarzyłam się, no i nie zawsze tak jest, ale bardzo często człowiek, kiedy kogoś straci, to okazuje się, że bardzo mu na nim zależało. Tu było tak samo, więc kiedy wrócili do siebie, to wybuchła ta miłość z dużo większą siłą niż początkowo, co doprowadziło ich do ślubu. Pobrali się na początku lat 70., choć wydawało się, że w ogóle do siebie nie pasują. Ona pochodziła z mieszczańskiej rodziny z tak zwanymi tradycjami, on był chłopakiem ze wsi, ale połączyła ich miłość do teatru i sztuki. Po roku przyszła na świat ich córka Paula. Świetny wybór imienia. Tak swoją drogą. A reżyser coraz częściej zatrudniał swoją żonę. Przekonywał, że uwielbia z nią pracować, ale uważa też, że jest niesamowicie zdolna. I choć nie zawsze dostawał za te spektakle przychylne recenzje, to jego żona, owszem, zawsze. I mieli taką wspólną cechę. Obydwoje uwielbiali artystyczne eksperymenty, co później dla pani Jolanty okaże się drogą na życie. Z jakiś czas on żył w jej zawodowym cieniu, ale potem sytuacja się zmieniła. Aktorka też troszkę na to wpłynęła, bo postanowiła właśnie więcej pracować z mężem, a nie chciała decydować się na przejmowanie ról, które jej nie pasowały, w których właśnie ta jej fizyczność miała być na pierwszym planie. Marzyłam o graniu niekonwencjonalnych, trudnych psychologicznie postaci. W takich rolach obsadzał mnie Kaiser. Nie ukrywam, że był człowiekiem, z którym najchętniej wtedy pracowałam. I właśnie wtedy, kiedy dla wielu osób zniknęła i wszyscy zastanawiali się, co się z nią działo, ona bardzo dobrze realizowała się artystycznie. Dzięki mężowi pojawiła się w przedstawieniu Sędziowie czy kontrowersyjnym Rycerzu Andrzeju. Niestety, tak jak wam napomknęłam, w życiu artystki wydarzyła się tragedia. W pewnym momencie u jej męża zdiagnozowano czerniaka. Nie rozmawialiśmy o chorobie, aż mówi, patrz, co ja tu mam. Nie widziałam guza, nie wiedziałam, co to jest. Myślałam, że szaleje, mówiła w wysokich obcasach. Aktorka zaczęła heroiczną walkę o swojego męża. Robiła wszystko, to co konwencjonalne i to co niekonwencjonalne, aby go uratować, pomóc mu, aby nie zostać sama. Jeździła z nim na kolejne operacje, czuwała przy szpitalnym łóżku. Sprowadzała kolejnych cenionych specjalistów, ale wszystko na próżno. Szalałam, sprowadzałam jakichś ludzi. Andrzej Makowiecki zawiózł go do Wrocławia, gdzie miał go uleczyć fizyk, cudotwórca, ale nie uleczył. Artystka właściwie zamieszkała w szpitalu, aby w każdym momencie towarzyszyć mężowi. Niestety nie udało się go uratować. Ryczałam, zawodziłam, wszystko się ze mnie wylało, wspominała. Gdy zmarł, była przekonana, że już nigdy nie uda jej się otrząsnąć i nie zazna szczęścia. To również przyczyniło się do tego, że już zupełnie właściwie zniknęła z ekranu. Na ponad dwie dekady, nie licząc epizodycznego występu w 1997 roku w filmie Bandyta. Ale dzięki wsparciu bliskich i przyjaciół zaczęła odzyskiwać radość życia.
W gronie pocieszycieli był także Piotr Lachman, bliski przyjaciel zmarłego. Między tą dwójką z czasem nawiązała się nić porozumienia, która później przerodziła się w coś więcej. Zaczęli razem pracować. Lot stwierdziła, że znajomość z nim pomogła jej dalej się rozwijać. Wydobył ze mnie inne oblicza, w których ani w kinie, ani w telewizji się nie doczekałam. Przeżyliśmy ogromną fascynację i gdyby nie ona, pewnie nie bylibyśmy razem. Myślę, że Helmut nas połączył po to, abyśmy z Piotrem stworzyli teatr. Faktycznie, bo by uhonorować pierwszego męża artystki, stworzyli wideoteatr. Oza. Tradycyjny teatr styka się tam projekcjami wideo, tworząc nową, prawdziwie magiczną postać. Kiedy postawiliśmy go do życia, był eksperymentalny. Dziś ma już ustaloną formę. Za pomocą tego stałego instrumentarium robimy w nim zawsze co innego. Za każdym razem są to nowe teksty i przedstawienia. I w pewnym momencie artystka postanowiła też przypomnieć o sobie szerszej publiczności. Było to w 2007 roku. Od wtedy możemy ją oglądać w Barwach Szczęścia. Początkowo odrzucała wszystkie propozycje, ale uległa namowom Ilony Łebkowskiej, która powiedziała, że stworzy rolę specjalnie dla niej. Rolą Teresy zyskałam dużą sympatię telewizów, którzy jak się okazało nie zapomnieli o mnie, mówiła w Superlinii. Jak sama przyznaje, to, że została aktywna zawodowo, nie poddała się właśnie w latach 80., w których było jej tak trudno, sprawiło, że czuje się dzisiaj kobietą, ale także artystką spełnioną. Niesłychanie ważne dla każdej z nas jest to, abyśmy mogły robić w życiu to, co jest fascynujące. Dopóki żyjemy, niezależnie od tego, ile mamy lat, powinniśmy się rozwijać intelektualnie i duchowo. A pani Jolanta, choć nie przypomina już do końca dziewczyny z rejsu, to naprawdę świetnie wygląda i sama przekonuje, że bardzo dba o swoją formę. Odnalezienie swojego miejsca i realizacja siebie na pewno przedłuża naszą młodość. Na twarzy wiecznie sfrustrowanej malkontentki, która ma poczucie przegranego życia, zmarszczki pojawiają się dużo wcześniej. Dla kobiety zaś, która poświęca się swoim pasjom, oznaki upływu czasu nie będą miały tak istotnego znaczenia. Przyznaje też, że chociaż życie jej nie oszczędzało, to nieszczęścia bardzo ją zahartowały. Dziś już wiem, że oprócz choroby i śmierci bliskich nic nie może mnie przerazić, dodała. Faktycznie, przyznam wam, że to jest to, czego ja się boję najbardziej, bo nie boję się ani pająków, ani myszy, ani niczego takiego. Boję się właśnie rzeczy od nas niezależnych. Dlatego właśnie na podstawie tego, co pani Jolanta nam przekazuje, życzę wam wszystkim, żebyśmy zawsze mogli być kowalami swojego losu i żeby to, co dzieje się w naszym życiu, zależało od nas. Bo myślę, że najgorsze jest to, na co nie mamy wpływu. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie życzę szczęścia i tego, żebyście sami trzymali swoje życie w garści. I przykładem naszej dzisiejszej gwiazdy pokazywali, że tak może być nawet, kiedy okazuje się, że życie nas nie oszczędza. Serdecznie pozdrawiam panią Jolantę, bardzo się cieszę, że wróciła do zawodu i do tego, żeby bywać w naszych domach. Dajcie znać, czy wy pamiętaliście panią Jolantę z tych wcześniejszych ról, czy może śledzicie te nowsze. Jestem jak zawsze otwarta na wasze komentarze. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Serdecznie zapraszam was do grupy moich przyjaciół na Facebooku, przyjaciele kanału Pauli Rodak, tak nazywa się ta grupa, tam dużo newsów i tam właśnie pojawił się też między innymi artykuł o pani Jolancie, co zainspirowało mnie do stworzenia tego odcinka. Będę już przygotowywać dla was kolejny odcinek, a wy napiszcie mi, o kim ma być w komentarzach albo na grupie, jak wolicie. No i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!